Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Zbliżają się wakacje i myślę, że wielu z Was pewnie będzie poszukiwało pracy na sezon. Dlatego stwierdziłam, że nagram do Was taki film, w którym opowiem Wam, jak w zeszłym roku poszłam do pracy, jak zostałam zatrudniona właśnie w restauracji McDonald's, jak widzicie po tytule. Właśnie tam w zeszłym roku calutkie wakacje pracowałam, więc jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda cała procedura zatrudnienia krok po kroku, co trzeba przynieść, jakie dokumenty i tak dalej, to serdecznie zapraszam Was do dalszego oglądania. Na początku pewnie nasuwa Wam się pytanie w ogóle, dlaczego akurat chciałam podjąć się pracy w McDonaldzie, a nie na przykład w jakimś butiku, albo tak jak niektórzy z Was wiedzą już z poprzednich filmików, że mieszkam w Koszalinie. Mogłabym podjąć się pracy na przykład w Mielnie, tam właśnie nad morzem, ale po prostu nie chciałam, ponieważ tam pracuje się po 12 godzin albo i więcej właśnie do ostatniego klienta. Dodatkowo trzeba codziennie dojeżdżać, co moim zdaniem jest po prostu uciążliwe. Chciałam znaleźć też pracę, w której nie będę pracowała za wiele godzin, żeby poczuć jednak troszeczkę te wakacje. A kiedy pracuje się nad morzem, tak naprawdę nie ma się w ogóle wolnego, bo pracuje się dzień, całymi dniami i tak naprawdę w ogóle się nie odczuwa wakacji. Wręcz przeciwnie, chcemy, aby one jak najszybciej się skończyły, żeby ten czas jak najszybciej minął, aby już wrócić do szkoły, bo tak naprawdę wtedy szkoła wydaje nam się czasem wolnym, a nie wakacje, a przecież tak nie powinno być. Szukałam właśnie takiej pracy, gdzie będę pracować kilka godzin i później będę miała wolne, czyli i zarobię troszeczkę i będę miała jednak troszeczkę te wakacje. Na stronie internetowej restauracji McDonald's możecie zauważyć, że tam jeśli chcecie podjąć się pracy, to musicie zadzwonić do kierownika restauracji, następnie umówić się z nimi na rozmowę, na spotkanie i wtedy podpisujecie formularz. Ja zrobiłam to na spontanie, po prostu stwierdziłam, okej, dobra, dzisiaj pojadę. Wsiadłam na rower, pojechałam, zapytałam się któregoś z pracowników, czy jest jakiś menadżer, z którym mogłabym porozmawiać w sprawie pracy. Chwileczkę poczekałam i przyszedł do mnie ten menadżer, czy kierownik, już teraz nie pamiętam, ale to taki w sumie nieważny szczegół. I przyszedł od razu do mnie z formularzem. I pytał się właśnie, czy mam skończone 18 lat, czy 16, no to ja powiedziałam, że 16 oczywiście. I on mi przedstawił takie wstępne warunki pracy, jak wygląda ta praca właśnie młodocianych, kiedy nie jest się pełnoletnim jeszcze. I właśnie mi wtedy powiedział, że moja dyspozycyjność do wyboru, którą miałam tam w sumie właśnie zaznaczona na formularzu, że jest albo od poniedziałku do piątku, albo od wtorku do soboty. Nie mogłam pracować w niedzielę, jeśli nie byłam pełnoletnia i mogłam właśnie pracować maksymalnie 5 dni w tygodniu i maksymalnie po 7 godzin w ciągu dnia. I moją dyspozycyjność, którą sobie wybrałam, to była od poniedziałku do piątku, bo stwierdziłam, że weekendy chcę mieć wolne. I kiedy usłyszałam właśnie, że pracuje się maksymalnie 7 godzin, to byłam zadowolona, ponieważ wiedziałam, że popołudnie czy tam przedpołudnie, w zależności od tego, na którą miałam do pracy, po prostu miałam wolne, dodatkowo w weekend gdzieś mogłam pojechać z rodzicami, ze znajomymi nad morze czy gdziekolwiek indziej. No i na tym formularzu oczywiście tam imię, nazwisko wypełniałam, PESEL, chyba numer telefonu, miejsce zamieszkania, oczywiście takie wstępne informacje. Dodatkowo tam mogłam jeszcze napisać, czy mam jakieś zdolności językowe. To ja oczywiście napisałam, że dobrze znam niemiecki, bo w miarę dobrze czuję się w tym języku. Podczas wypełniania formularzu kierownik tam pytał się, czy mam jakieś pytania, jak mniej więcej jeszcze wygląda ta praca i tak dalej. To tam mi powiedział, na mniej więcej których stanowiskach pracuje osoba niepełnoletnia. I dowiedziałam się od razu właśnie, że jako osoba niepełnoletnia nie mogę pracować na kuchni, więc nie robiłam żadnych kanapek ani takich typu rzeczy oraz nie mogłam pracować na frytce, tak to się tak potocznie nazywało, że po prostu nie mogłam wstawiać frytek do oleju, bo olej jest gorący i takie tam. Także w sumie to były tylko te dwa stanowiska, które mnie nie obowiązywały, a resztę normalnie mogłam pracować w sumie na każdym i w sumie tak później było. Byłam wszędzie i nigdzie tak naprawdę. No, praca w McDonaldzie to jest tak naprawdę, że robi się wszystko i nic. Tak, w zależności od godziny. Dowiedziałam się, ile też płacą za godzinę, bo stawka była godzinna. Pytał się też mnie, jakie są moje zdolności językowe, czy tam właśnie, czy dobrze znam niemiecki, czy angielski. Jak powiedziałam, że dobrze znam niemiecki, to bardzo się ucieszył, bo powiedział, że mają właśnie problem z tym, że pracownicy zazwyczaj preferują się w języku angielskim i mają z tym duży problem, ponieważ właśnie, a zwłaszcza w sezonie, przyjeżdża bardzo dużo Niemców i no niekoniecznie oni znają angielski i jest ciężko się z nimi porozumieć. I później
później rzeczywiście jak pracowałam w McDonaldzie, to powiem wam, że w tym właśnie McDonaldzie z McDrive'em, bo w sumie w Atrium nie wiem jak jest, czy tam wątpię, żeby dużo obcokrajowców było. No bo ten jednak McDonald's tutaj na Monte Cassino jest takim przejezdnym, gdzie ludzie zatrzymują się też na postu i tak dalej. I powiem wam, że bardzo dużo Niemców było i już w pewnym momencie, jak już cały czas te, powiem, w sumie można powiedzieć, regułki mówiłam: dzień dobry, witamy McDonald's, co państwo sobie życzą do picia czy coś tam, też po prostu za przeproszeniem żygałam tym słownictwem, które używałam dzień w dzień, praktycznie kilka razy w ciągu godziny, bo naprawdę dużo było tych Niemców i zawsze było tak, że jak rzeczywiście był ten Niemiec, zawsze było tak, że wołali mnie albo taką moją koleżankę, która była bardzo dobra z niemieckiego i zawsze ją podziwiałam, bo w ogóle ona ma tam też korzenie niemieckie, no. I zawsze było tak, że właśnie od razu mnie albo ją wołali, bo nikt inny w McDonaldzie z pracowników niestety nie znał niemieckiego. Więc także to był dla mnie taki duży plus i byłam przez to też zauważalna właśnie spośród innych pracowników, się tym później wyróżniałam. Ale to jak wygląda ogólnie dzień pracy w McDonaldzie, to wam opowiem w innym filmiku, bo z tego jest troszeczkę dużo do opowiadania, a o tym właśnie nie teraz. Teraz chcę się skupić bardziej na tym po prostu, jak wygląda ta cała struktura podjęcia pracy w McDonaldzie. Więc jeśli jesteście ciekawi, to oczekujcie takiego filmiku, bo już niedługo pojawi się na naszym kanale. Na formularzu oczywiście jeszcze wypełniałam od kiedy do kiedy chcę pracować i jeśli chciałam pracować w McDonaldzie, to musiałam pracować tam minimum miesiąc. Ja sobie wzięłam na całe wakacje, czyli jak już skończył się rok szkolny tam 20 któregoś czerwca, to od następnego dnia już pracowałam i pracowałam do końca sierpnia. I od razu mi powiedziano, że jak będzie zakończenie roku szkolnego, jak otrzymam już moje świadectwo, to muszę donieść swoją kopię i dodatkowo oprócz tego świadectwa musiałam iść jeszcze do liceum, którym ubiegałam się o przyjęcie mnie do szkoły. Musiałam tam iść po papierek, który mi wystawili właśnie, że tam ubiegam się jako kandydatka do przyjęcia i te dwa papiery musiałam później jeszcze właśnie donieść do McDonalda, ale tak jak widzicie, na przestrzeni czasu miałam na to miesiąc, bo jednak zakończenie roku szkolnego było pod koniec czerwca, więc miałam dużo czasu. To, że już w maju poszłam zapytać się o pracę, było dużym plusem, ponieważ miałam praktycznie ponad miesiąc na to, aby wyrobić sobie książeczkę sanepidowską, która w takiej pracy jest obowiązkowa, ponieważ podczas pracy mamy styczność z jedzeniem, pracujemy w gastronomii, także musimy posiadać taki papierek, taką książeczkę i miałam właśnie dużo czasu na jej wyrobienie. Wyrobienie książeczki trwa mniej więcej od 5 dni do 2 tygodni, w zależności od tego, ile czekamy na wyniki, kiedy pójdziemy, w jaki dzień tygodnia. Najlepiej jest na początku tygodnia, właśnie poniedziałek albo wtorek, ponieważ kiedy idziemy, dostajemy 3 probówki, w których przechowujemy kał przez 3 dni, pobieramy właśnie wymazy o tej samej porze dnia i później je przynosimy i czekamy na wyniki mniej więcej od 2 dni do tygodnia. Ja akurat właśnie szłam tak, że miałam poniedziałek, wtorek i środa. I w środę od razu właśnie już zanosiłam, bo rano pobrałam kał i później po prostu od razu zanosiłam te wszystkie probówki. Minusem sanepidzie jest to, że jest on czynny do 10, maksymalnie 11, więc jeśli chodzimy do szkoły, to jest troszeczkę kłopot, ale w sumie jest to koniec maja, początek czerwca, kiedy wyrabiamy takiego typu rzeczy, więc możemy raczej zwolnić się z niektórych lekcji, raczej myślę, że nie ma z tym problemu. Ja sobie właśnie wybrałam takie dni, w których chodziłam do sanepidu, że po prostu miałam jakieś takie luźniejsze lekcje poranne, więc wiedziałam, że mogę je opuścić, więc z tym nie miałam problemu. Na początku jeszcze, zanim dostanie się te probówki, bo tego jeszcze nie wspomniałam, zapomniałam, jest to, że oczywiście musimy zapłacić za te badania i koszt wynosi 112 zł i jest to koszt, który ponosimy z własnej kieszeni i restauracja nam za to nie zwraca. Kiedy już odbierzemy wyniki, a wyglądają one w ten sposób, tutaj wam górę pokażę mniej więcej, to z tym wydrukiem udajemy się do naszej przychodni, do lekarza medycyny pracy, który wypisuje nam takie zaświadczenie, że jesteśmy zdolni do pracy i musimy iść wtedy od razu ze swoją książeczką sanepidowską. To, że sobie pójdę właśnie do mojego lekarza, że on mi wypisze to, podpisze tą książeczkę, muszę za to zapłacić 50 zł.
ale jest taki plusik, że te 50 zł zostaje nam później zwrócone przez restaurację. Kiedy pokazujemy im później tam dowód wpłaty, to oni nam później w gotówce oddają te 50 zł, kiedy już tam zaczynamy pracować. Ja jakoś po 2 albo 3 dniach pracy już dostałam z powrotem te moje 50 zł właśnie w gotówce. Moja książeczka ma rok ważności, niektórzy moi znajomi mieli 2-letnią, nie wiem dlaczego jedni wypisują tak, drudzy tak, no ale bynajmniej w tym roku, jeśli będę chciała gdzieś pracować w gastronomii, to będę musiała sobie ją, że tak powiem, uaktywnić, ale to, że ją uaktywnię, czyli te 50 zł zwraca mi restauracja, także w tym roku nie będę musiała po prostu powtarzać tych badań, bo te badania sanepidowskie robi się tylko raz. Czyli raz wykładam tylko te 112 zł, ale z tym nie później muszę ją po prostu uaktywniać. No więc dobra, mamy wypełniony formularz, mamy wyrobioną książeczkę sanepidowską, skończyliśmy już rok szkolny, więc mamy nasze świadectwo ukończenia gimnazjum i już mamy załatwiony papierek z liceum, że ubiegamy się tam o przyjęcie do szkoły. Co nam jeszcze zostało? Szkolenie BHP. Od menadżera z restauracji dostałam informację z adresem, o której godzinie i gdzie odbędzie się to spotkanie, to szkolenie BHP. Na szkoleniu BHP była pani, która nam opowiadała szczegółowo, jak będzie wyglądała praca w McDonaldzie, jakie są obowiązki nasze, jakie są nasze prawa podczas pracy i tak dalej. Na szkoleniu dostałam również grafik i byłam nim bardzo zawiedziona, ponieważ dostałam godziny od 12 do 19. I tak naprawdę przed i po pracy nic nie mogłam zrobić. Jedyne co robiłam, to ewentualnie jechałam na siłownię. No bo większość znajomych rano śpi, więc nic nie mogłam zrobić. Każdy był śpiochem i nigdzie nie mogłam wyjść. Też nigdzie rano nie mogłam pojechać, bo od razu bym musiała wracać i iść do pracy. Wieczorem wracam do domu około 20, więc no niestety też przecież nie miałam co zrobić. No co miałam zrobić? No nie wiem, no na plażę też nie pojadę. Byłam wkurzona, ponieważ kiedy wypełniałam w maju formularz, powiedziałam menadżerowi, że godziny, które by mi pasowały, to najbardziej właśnie godziny poranne. I on powiedział mi wtedy, że grafik będzie ustalał się później i tak cały czas mi mówili, kiedy już później donosiłam też inne papiery, też mi mówili, że później się ustala grafik. Aż w końcu skończyło się tak, że na szkoleniu PHP narzucono mi grafik, który później niestety nie mogłam zmienić i go przeskoczyć, bo każdy miał już swoje godziny wyznaczone. I byłam tym bardzo zdenerwowana, no ale no cóż, no trudno, chciałam iść do pracy, no i zgodziłam się już na te warunki, podpisałam umowę. I właśnie na szkoleniu BHP podpisywało się też umowę o pracę, dostawało się tonę papierów, w których były napisane nasze prawa, nasze obowiązki pracy i dowiedziałam się wtedy, że pracując w McDonaldzie muszę mieć krótko ścięte i niepomalowane paznokcie. Byłam bardzo zawiedziona, ponieważ przez cały czerwiec zapuszczałam sobie paznokcie, miałam tak długie, dosłownie jak tips, i chciałam sobie zrobić hybrydę na wakacje, no ale niestety dowiedziałam się, że muszę ściąć te moje długie paznokcie i byłam bardzo zawiedziona, no ale no nic nie mogłam z tym zrobić. I tak szczęście w nieszczęściu, że miałam robić w niedzielę paznokcie, ale że byłam zajęta, wróciłam późno do domu, to ich nie zrobiłam i miałam je zrobić właśnie po szkoleniu BHP, które było w poniedziałek. I tak naprawdę, gdybym rzeczywiście jednak zrobiła w niedzielę paznokcie, to miałabym duży problem, ponieważ świeżo zrobione hybrydy bardzo ciężko się zmywa i przez to niszczymy bardzo płytkę paznokcia, bo musimy dużo tej hybrydy zdrapywać, bo ona bardzo ciężko schodzi, kiedy jest świeżo położona. No więc szczęście w nieszczęściu, że jeszcze wtedy tych hybryd nie zrobiłam, więc tylko musiałam obciąć paznokcie, a nie jeszcze bawić się ze zmywaniem hybryd. Dostałam od razu mój, że tak powiem, mundurek do pracy, dostałam 2 koszulki na krótki rękaw, plakietkę z moim imieniem oraz spodnie i dowiedziałam się, że muszę mieć obowiązkowo czarne buty z czarną podeszwą i muszą być to buty zakryte, czyli nie mogą być to na przykład balerinki. Fajne było to, że kiedy już byłam na tym szkoleniu, no to byłam tam godzinę, półtora, a miałam zapłacone jego za cały dzień, czyli 7 godzin pracy. Fajne jest w McDonaldzie też to, że dostaje się tam chyba bodajże około 15 zł dodatkowo miesięcznie za to, że pierze się właśnie swoje mundurki i swoje buty, które po pracy są bardzo brudne, a zwłaszcza podeszwy. Pamiętam zawsze, jak wracałam do domu i jak spojrzałam na te moje podeszwy od butów, jakie one były brudne i tłuste od tej całej podłogi, kiedy tam się chodziło wszędzie. Masakra. Uśmiałam się nieraz, w ogóle nieraz w tych butach się później
prawie że poślizgnęłam i wywróciłam w ogóle w pracy, jak miałam przerwę i wychodziłam, no bo tam wszędzie są kafelki, więc no troszeczkę ślisko mogło być, kiedy się było w takich tłustych butach. I tak w skrócie wyglądało szkolenie BHP. Na następny dzień stawiłam się w pracy na godzinę 12, bo o tej godzinie zaczynałam pracę. I co się działo potem, to już wam powiem w następnym odcinku, kiedy wam opowiem, jak wygląda dzień pracy w McDonaldzie. Więc bądźcie na bieżąco, subskrybujcie mój kanał i kliknijcie dzwoneczek, żeby przychodziły wam powiadomienia. Wtedy na pewno nie przeoczycie tego odcinka, który już pojawi się niedługo na naszym kanale. Jeśli film wam się spodobał, był dla was przydatny, zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia i cześć!